Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat. Krótka informacja na temat wirusa. Wyszły wiadomości, że wirus może wytrzymywać nawet do 24, a nawet i 40 dni. Dosyć troszeczkę szokujące, przerażające, że taka informacja wyszła, no ale to jest chyba wynik ich badań. Też zachodnie media się wściekły, odkryły, że Chińczycy podają informacje codziennie minus stare zarażenia, czyli chyba nie są adekwatne do tego, jak się podaje na zachodzie. Prawdę mówiąc, dla mnie to nie ma znaczenia, jak długo jesteśmy zdrowi i wszystko gra. Nie będziemy się przejmować ilością, bo to w gruncie nie rzutuje na moją codzienność. Drogi wciąż są puste, mieli wszyscy wrócić do pracy. I tak jak stały samochody tutaj, wracając z mojego garażu, tak nadal stoją puste przystanki. Jest trochę samochodów na ulicach, ale to chyba miejscowi ludzie albo na zakupy. Nowa informacja, coś nowego, wszędzie na osiedla wstawili policję. Taką lokalną policję, nie wiem, to się chyba po polsku krawężnik nazywa. Którzy sprawdzają dowody osobiste, bo obawiają się, że ludzie przemykają nielegalnymi trasami. Gdzieś czytałem na chińskim internecie, że ludzie płacą między 1500 a 2000 dolarów, żeby wrócić do swoich miast, do swoich domów, do swoich mieszkań, żeby ich chłopi bocznymi dróżkami jakoś przenieśli. Pogoda niespecjalna pada dzisiaj. Wszyscy pracujemy teraz z domów, także powolutku wszystko się rusza. Nawet internet zwolnił, to znaczy, że jednak ludzie wrócili i rozpoczęli pracę jakąś tam. Obłożenie internetu jest dosyć mocne. Pozwalniały wszystkie łącza, także no napawa pewnym optymizmem. Są pełne sklepy, w pełni zatowarowane półki, ryż, mąka, warzywa, mięso. Wieprzowina poszła do góry 1,5 dolara od ostatniego czasu. Także i najśmieszniejsze jest to, że pan powiedział mi, że to jest Polska, to policyjny samochód właśnie, że to jest polska wieprzowina. No nie do pojęcia, podobno jest tam jakaś grypa w tej Polsce z tymi świniami, także nie wiadomo, co to będzie. A tutaj oni mówią, że to jest Polska, że źródło jest polskie. Także za chwileczkę wam pokażę lokalny sklepik osiedlowy, na którym są wszystkie potrzebne rzeczy do zakupu. Nie ma problemu, dostarczają do domów. Przedłużono kwarantannę do 17. Także będziemy czekać, aż 17 coś będzie wiadomo. Media zachodnie wreszcie zaczęły dyskredytować niepoważne clickbaity, filmiki z internetu z krzyczącymi ludźmi, krzyczącymi siostrami szpitalnymi czy ludźmi porywanymi z ulic. Powoli już słychać głos rozsądku, że jak na tak potężny kraj, no to takie przypadki, że komuś puszczą nerwy, czy ktoś dostanie kota i wyjdzie z domu bez maski, są zrozumiałe. Tym bardziej, że no jest duże ciśnienie psychiczne, szczególnie na personelu medycznym, który wykonuje kawał dobrej roboty. No widzicie tutaj piękny kanał niedaleko mojego osiedla. Powstawiali też dodatkowe bramki przy osiedlu. Wydają bilety wstępu i powrotu. Jak są jakieś problemy, policja bardzo szybko podjeżdża. Sprawdzają dane. Jak są jakieś problemy, no to oni natychmiast sprawdzają i rozmawiają, czy są jakieś inne problemy. Także nie ma problemów, jeśli chodzi o kontrolę, jeśli chodzi o zapanowanie nad ładem i nad porządkiem.
ale wciąż jest pusto. Jak widzicie, policjanci widzieli mnie, że kręcę, pomachali mi ręką teraz jak zakręcali i pojechali sobie dalej. Nikt by nie zastrzelił, nie wrzucił do więzienia, nie oskarżył o szpiegostwo. Także bez paniki i wchodzę tutaj teraz do mojego, sprawdzą mnie elegancko temperaturkę, jak to wygląda. Każdemu sprawdzają temperaturkę. Halo, nie ha. Aj, nie ha, chodzi o budzie, ha. Temala? Ha. Joa, ta joa. Kinkaj memba. Tak wygląda wejście do bloku. Sprawdza maszyna, robi obcięcie twarzy. Normalny blok, normalne osiedle. Widzieliście już to chyba parokrotnie. Tak wyglądają dostawy z internetu. Żywności, papiery toaletowe, maski, owoce, warzywa. Wszystko jest dostarczane codziennie, zostawiane tutaj pod drzwiami. Ludzie sobie przychodzą, ludzie sobie odbierają. Nie ma problemu. Także obsługa jest bardzo dobra. Jest spokój. Ludzie dbają. To jest jeden zieleniak, właściwie z owocami tylko. Piękne, śliczne owoce. Mają portal internetowy, dostarczają z miejsca. Tu jest drugi zieleniak. Anyha. Chciał pajsze idę, nie? Szypaj, okej, lema? Chciał idę, nie? Pajsze. I da szłego? Chciał szłego, okej? Chciał ja upaj szłego? Piolę, ja tutaj robię sobie zwykle zakupy. To jest taki osiedlowy, malutki sklepik. Bardzo ładny. Śliczny. Dzisiaj nie ma dużego zamieszania, nie ma kolejki. Agencja pośrednictwa. Ktoś tutaj działa. Otworzyła pani sklep z karmą ze zwierzętami. Sklep z herbatą jest zamknięty. Jak był zamknięty, tak jest zamknięty. Herbata, alkohol. Także nie ma ruchu, bo nie ma zapotrzebowania. Tutaj ten sklepik zbankrutował. Mieli stronę internetową do herbaty, no ale nie chodzi. Kosmetyczka. Tutaj jest też zamknięta. Mój fryzjer też zamknięty. Nie wrócili chyba ze wsi. Jeszcze. Dziewczyny, co robią pazurki, również nie wróciły. Pusto. Głucho. Taki malutki sklepik. Tutaj robią paznokcie, stoliki mają i tak dalej. Także elegancko. Wciąż puściutko. No i sklep z suchymi produktami, jakieś tam papierosy, też zamknięte, przedszkola oczywiście zamknięte, to jest malutkie przedszkole wioskowe, jest zamknięte. Także nie ma nikogo. Zejdę na dół do garażu, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, bo nie używałem drugiego samochodu przez jakiś czas. I chcę tylko popatrzeć, czy wszystko gra. Tylko przejdę koło. Czy ktoś go nie wziął. Wejście do garażu jest takie. Była tutaj winda kiedyś, ale ją usunęli. I wydarli to wszystko i zrobili klatkę schodową. I to jest właśnie taki garaż. Garaż jest chyba tutaj na 160 samochodów. W każdej części mamy 160 samochodów. Można sobie zaparkować. Garaż jest płatny. Główni mieszkańcy na tym osiedlu, to ta wyższa klasa pracująca, to nawet nie jest klasa średnia, albo bym nazwał średnia klasa pracująca, dolna średnia klasa pracująca, czyli urzędnicy, urzędniczki, jacyś tam inżynierowie. Nie ma tutaj specjalnie drogich samochodów, ani specjalnie wysublimowanych jakichś tam modeli. Normalne samochody ludzi pracujących w biurach, czy tam na pozycjach inżynierskich.
Dobrze, mój Buick służbowy stoi, także nie ma problemu, nikt go nie ukradł, nikt go nie zabrał. No bo po co stare auto, 7 lat. Tak wyglądają samochody, także jak widzicie, nie ma żadnych cudów. Chociaż generalnie wszystko to są nowe samochody. Chińczycy kupują przede wszystkim samochody za gotówkę. I kupują nowe. Dlaczego? No bo nie ufają sobie z tego tytułu, że tutaj jest dużo tak zwanych samochodów powypadkowych. To raz. A dwa, Chińczycy nie mają jeszcze tej takiej kultury dbania o samochód. W tym sensie, że leją najtańsze oleje. Jak już się skończy gwarancja, no to tylko idą do naprawy, jak coś się naprawdę już poważnie sypie. Także nie przywiązują wagi do tego. To raz. I dwa, no i mają dużo wypadków. Dużo samochodów jest po wypadkach uderzonych. Ale to nie są jakieś stłuczki, totalna strata. To są po prostu samochody, które Chińczycy kulturowo uważają, że mają pecha. Są nieszczęśliwe, skoro już były w wypadku, dlatego nie chcą ich kupować. Mogą przynieść nieszczęście. Nikt do tego nie przywiązuje wagi na zachodzie, że ktoś to miał drobną stłuczkę, czy otarcie, czy przytarcie. A tutaj to już takie auto, to już jest... nie posiada tych walorów, nie posiada tej aury bezpiecznego auta. Właściwie to byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia wkrótce. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 10 lat. Dziękuję. Do usłyszenia.